witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Emil Kaleński. Witam Was w drugim odcinku z cyklu tak naprawdę moich przygotowań do sezonu 2018, które to przygotowania mają swoje uwieńczenie znaleźć na zawodach Arnold Classic. To taka mała, drobna informacja właśnie dla wszystkich ciekawskich, bo tego nie zawarłem w pierwszym vlogu. Cóż, jesteśmy na siłowni Radka Słupkiewicza, czyli na takiej najbardziej znanej chyba siłowni, podejrzewam, że w kraju. Taka mekka nasza tutajsza wielkopolska, do której zjeżdżają wszyscy zawodnicy na konsultację do Radka, czy zrobić po prostu świetny trening na dobrym sprzęcie. Ostatnio też się to widzieliśmy z tym, że głównie korzystałem z takiego sprzętu, można powiedzieć trójbojowego, gdzieś tam operowałem takimi ćwiczeniami trójbojowymi, siłowymi, także korzystałem bardziej z takich podstawowych sprzętów jak sztangi, sztangierki, czyli opierałem swój trening na takich wielostawach. Dzisiaj z uwagi na to, że mam troszeczkę luzu, mam przyzwolenie na taki okres takiego roztrenowania, nazwijmy to, aczkolwiek to jest po prostu zmiana zupełnie tutaj koncepcji treningu na tą kulturystyczną, chwilowa. Z tego względu, że jest to okres wakacyjny, mam sporo wyjazdów, szykują się mi wakacje, z których też może troszeczkę jakichś fajnych materiałów uda mi się nagrać. No i w związku z tym dosyć problematyczne byłoby gdzieś tam trenowanie na bardzo dużych obciążeniach ze specjalistycznym sprzętem, z gumami. Wymaga to całego asortymentu, także tutaj z tytułu wygody dwa tygodnie takiego typowo kulturystycznego, pompującego treningu, jak to się mówi. W związku z tym też mam ze sobą pompujące suplementy od Active Labu. Jest Black Wolf, czyli moja ulubiona taka przetreningówka na ten moment. Nitro Caps, czyli tam arginina, cytrulina, troszeczkę takich boosterów tlenku azotu, które nie były mi potrzebne kompletnie przy treningu siłowym, bo tam jakby te reakcje właściwie nie zachodziły. Także trenowałem, mówię, stricte pod tutaj siłę, a nie pod te hipertroficzne aspekty. W związku z tym też myślę, że możecie zauważyć, że drgnęła troszeczkę sylwetka, natomiast nie jest to taki jakiś mega szok, tak? Na wadze przybyło tam bodajże 3-4 kg od ostatniego spotkania, dosyć dobrej jakości, ale mówię, to był pewien etap, zaraz wkraczamy w kolejny, ale o tym usłyszycie troszeczkę później. Dzisiaj wypadają mi plecy, podzieliłem sobie ten trening na taki standardowy bro split, jak to się mówi, czyli taki trening dzielony, dosyć intuicyjny, tutaj jakby nie będę specjalnie rozwodził się nad ustalaniem jego objętości czy intensywności, po prostu ćwiczenie, na które mam ochotę, które lubię, które czuję. No i też tutaj nie omieszkam użyć jakichś sprzętów, które są u Radka, wiem, że kilka maszyn fajnych dotarło nowych swego czasu, jeszcze nie miałem tutaj możliwości z nich skorzystać, także świetna okazja. Będę trenował z jednym z moich podopiecznych, który być może gdzieś tam będzie debiutował na scenie za jakiś czas, ale to jeszcze zobaczymy, dalsze plany. No i cóż, zachęcam, zapraszam do oglądania oczywiście. Będę chciał jeszcze taki mały ekstra zrobić, może po treningu dorwę Radka i dogramy jakiś fajny materiał. Jakby nie było, jest to mój pierwszy trener, który wkręcił mnie w to wszystko, także od niego tak naprawdę się to wszystko zaczęło. Jestem ciekaw, jak jakby przebieg mojej kariery i tutaj tego mojego wejścia w kulturystykę wygląda jego oczami, nie? To jest on, zobaczcie. Dobra, także cóż, pozostaje mi łyknąć swoje suple, no i działać. Myślę, że taki godzinny trening mniej więcej przed nami. Troszeczkę inna koncepcja niż do tej pory, tak jak mówiłem, ale myślę, że będzie co obejrzeć i postaram się tam przemycić jakieś delikatne informacje merytoryczne także w trakcie treningu. Także zachęcam, zapraszam i lecimy. Zaczynamy od rozszerki najszerszych poprzez takie przenoszenie w opadzie tułowia linek. Dlaczego linki? Dlatego, że zawsze możemy troszeczkę pogłębić ten ruch i cofnąć te łokcie mocniej za siebie, w związku z czym mocniej dopiąć te mięśnie grzbietu. Kwestia tego, jak prowadzimy ruch, tak? Czy on będzie prowadzony przy zablokowanej łopatce, czy nie. Jeśli nie, możemy sobie
dodatkowo gdzieś tam popracować nad grubością mięśni czworobocznych. Jeżeli typowo robimy taki ruch wahadłowy, to będzie głównie podstawowej szerszy, nie? Też się zakres, bo nie chcemy tutaj używać dużych obciążeń, w związku z tym nadrabiamy liczbą powtórzeń, nie? Tak ciepło, że jest szansa na to, że po takim treningu będę szczuplejszy na twarzy trochę. Dobra, 3 serii mamy w sumie. Już tam chyba poczułeś się, nie? Ściąganie podchwytem na maszynie typu hammer. Atakujemy sobie dolną część mięśnia najszerszego grzbietu. No i tutaj lecimy już taki standardowy zakres. 12-10 powtórzeń z progresją ciężaru, także taka standardowa piramidka. Będziemy starali się tutaj jednak postawić na poczucie mięśniowe. Żeby do łokcie sobie bliżej ciała prowadzić. Nie wiem, to pycha. O. 3-4 serie, teraz z objętością nie chcę szaleć, bo nie wiem, co mnie czeka tak naprawdę po powrocie. Jeśli chodzi o plan treningowy. W związku z tym staram się jakąś tam rezerwę sobie zachować. Raczej oscyluję w granicach 3 serii takich roboczych. Zawsze mogę w przyszłym tygodniu zrobić sobie 4. Będzie tu już jakiś przeskok pod kątem takiej adaptacji do wysiłku, więc nawet na bazie takiego dwutygodniowego, można powiedzieć, mikrocyklu, można już coś tam sprowokować jakiś wzrost, nie? Także myśleć też nad tym, co się robi, a nie tylko przyjść i tam upaść do upadłego. Oczywiście, jeżeli ktoś nie dysponuje maszyną typu hammer, z powodzeniem może sobie zrobić wersję ściągania drążka pod chwytem. Jak najbardziej zaimituje też ten sam tor ruchu. Tutaj ważna taka wskazówka, że mamy do wykorzystania właśnie oparcie, które występuje przy tej maszynie. Warto szczególnie w trakcie ściągania dociskać się do oparcia. Mały hałas, no bardzo mały, tutaj nie będziemy jakichś wielkich obciążeń używać. Pendle i rows, czyli te wysuwania z ziemi do punktu z odłożeniem, czyli tak naprawdę takim punktem martwym, totalnie równoległe ułożenie tułowia, nie? Wysuwania z ziemi, tak jak już wspomniałem, pendle i rows, uczące generalnie bardzo fajnie tego, o co chodzi tak naprawdę w wysuwaniu, czyli takie ćwiczenie typowo już pod grubość tych pleców. Ja to ćwiczenie miałem w planie trójbojowym, nazwijmy to, jako jedno z podstawowych swego czasu. Bardzo sobie chwaliłem. Można bardzo fajnie sobie tutaj progresję taką liniową zastosować w kontekście dokładania obciążeń co trening, bo jest to takie ćwiczenie no dosyć jednak wielostawowe, takie ciężkie i z dosyć dużym zapasem tutaj większość z nas zaczyna. A jeżeli powzmacniamy poszczególne fazy ruchu i wzmocnimy odpowiednie struktury, no to wiadomo, że będziemy z czasem coraz więcej dźwigać. Mówię, ja to czuję rewelacyjnie. Środek pleców, szczególnie osoby z wysokim tułowiem, wydaje mi się, mają problem z tym, żeby przy wiosowaniach ogólnie zaangażować całą płaszczyznę pleców, tak? Z reguły, jeżeli ciągniemy na biodro, no to wchodzi mocniej ta dolna strefa. Rzadko kiedy wiosłuje się w przypadku wysokich osób o długim tułowiu gdzieś tam na wysokość klatki czy barków, z tego względu, że no, ten środek ciężkości nie leży tam, gdzie powinien. Jest to dosyć kontuzjogenna wtedy wersja ćwiczenia, ewentualnie używa się do tego maszyn. A tutaj, jeżeli dobrze sobie złapiemy pozycję, faktycznie wchodzą właściwie całe plecy, nie? Grubość na całej płaszczyźnie plecy. Dobra, zwiększamy obciążenie. Około 140 bywało, zrobiłem. Dzisiaj nie będę szalał. I
i tak się cieszę, że mogę potrenować tak kulturystycznie trochę z powrotem. Zobaczymy jak długo. Pertraktacje trwają z barbelsami. Kolejne ćwiczenie. Uwaga, uwaga na co padnie. Właśnie, tak wygląda trening intuicyjny. Wymyślasz go w trakcie trwania treningu. Robimy sobie kamera do wysuwania. Jednorącz zaimitujemy sztangielkę. Przy tej pogodzie wysuwać pojedynczą sztangielką byłoby niestety mordęgą. Dzisiaj pójdziemy trochę na łatwiznę, co nie znaczy, że tak będzie zawsze. Bo jak się rozkręcę, to nie będzie wymówek, ale póki co możemy sobie skorzystać z tego typu maszyny. Musimy ją tylko porządnie obłożyć, bo tutaj troszeczkę można wrzucić ciężaru. Będziemy sobie robić albo na siedząco, albo na stojąco. Ja tu przy swoim wzroście mam całkiem fajny na stojąco, nie? Ironię wtrenowali. To jest dramat jakiś. No ale nie bez powodu byli najlepsi w sumie pachu. Cześć, jestem Kamil, lubię kolor czerwony. Kolejna maszyna typu hammer za nami, a przed nami martwy ciąg. Tutaj po chwilowej naradzie stwierdziliśmy, że nie możemy odpuszczać. Ja się tak zakochałem w martwym ciągu, słyszysz Kamil, że nawet nie musząc go robić, go robię, także... Zobaczymy jeszcze jak tam poszarżuję z ciężarami, bo już te plecy są trochę podmęczone. Nie jestem na świeżo, także też nie zamierzam maksować. Kompletnie nie o to teraz chodzi. Także będę się trzymał trochę wyższych zakresów. W związku z tym ten ciężar też nie będzie jakiś tam nie wiadomo jaki, ale postaram się zadbać o dobrą technikę, no i żeby tutaj jakby wykończyć całą tą płaszczyznę właśnie takim kompleksowym ćwiczeniem, troszeczkę prostownik. Żeby popracował sobie. No i co? Zaczynamy. Dobra, martwy za nami. Tutaj były tylko 4 klasterki, ale niech was to nie zbyli, bo to były 25 dwie. Że były dwie paki. Nie, szału nie ma, ale też nie chciałem przedobrzyć. Za dwa dni jeszcze zrobię ciężkie nogi przed wyjazdem na wakacje, także też jeszcze troszeczkę rezerwy sobie zostawiłem. No i co, tutaj wykorzystam ten gryf specjalny pod śruksy, tak? Czworobocznego specjalnie tej części wstępującej unikałem z tego względu, że czworoboczny u mnie troszkę za mocno przejmował pracę najszerszych, także eliminowałem go w ostatnim okresie, a dzisiaj go delikatnie tam sobie podpompuję właśnie przy użyciu tego sprzętu, także lecimy z 3 seryjki, może tam po 15 powtórzeń z takim zatrzymaniem u góry. Jeśli chodzi o ekspresję twarzy w trakcie. Także proszę mnie nie kręcić. Dobra, trening dobiegł końca. Za nami dobre kilka ćwiczeń na plecy.
głównie takich izolowanych, ale zdarzyły się też takie globalne, wielostawowe, jak martwy ciąg, czy przesuwanie z ziemi. Także jak widzicie, trening teoretycznie luźniejszy, a w praktyce wyglądało tak, jak wyglądało. No, myślę, że jest dobre 2 kilo potu wylane, ale to głównie za sprawą pogody, chociaż tempa też nie odpuszczaliśmy. Wyrobiliśmy się w tam niecałe, wydaje mi się, 80 minut z całym materiałem, także bardzo w porządku. No jest to zupełnie inny rodzaj treningu niż ten, który widzieliście na pierwszym vlogu. Natomiast no, wydaje mi się, że należy pamiętać, że każdy rodzaj treningu, o ile jest w jakiś tam sposób przemyślany, sperioryzowany, ustalony pod kątem priorytetów jakie nas interesują, no jest wartościowy, tak? Kulturyści, wiadomo, operują takimi raczej zielonymi treningami, trójboiści dosyć sztywno tą periodyzację sobie układają, z tego względu, że jednak w kontekście budowania siły jest to taki czynnik bardziej przewidywalny. W kontekście budowania masy mięśniowej jest dużo więcej innych czynników, które biorą udział w całej układance i ten trening oczywiście musi być zrobiony poprawnie przede wszystkim, bo to jest taka kwestia, która no jest dosyć sporna, tak? Czy trening tak naprawdę kulturyści, który nie wiem, jest na wspomaganiu, używa jakichś tam super suplementów, tylko i wyłącznie śpi, trenuje i tak dalej, czy ten trening mu jest do czegokolwiek potrzebny, jakiś tam przemyślany, czy to nie może być zwykłe takie pompowanie, no nie do końca tak może być, nie do końca to wystarczy. Uwierzcie mi, jest za tym troszeczkę więcej filozofii, no i też przede wszystkim takiej znajomości własnego organizmu, wsłuchiwania się w to, co w te oznaki, które nam daje. No u mnie to jest już 11-12 lat treningów, a nadal odkrywam i wynajduję różnego rodzaju takie niuanse, ciekawostki i to jest tym wszystkim tak naprawdę fajne i to też jest pod tym względem takie tutaj podnoszące na duchu, że ten progres właściwie nie ma limitu, tak? W momencie, kiedy poznajemy to ciało, odkrywamy je po trochu, dostarczamy nowych, będziemy w stanie dostarczać organizmowi nowych, lepszych, bardziej adekwatnych i trafionych bodźców, a on nam będzie dziękował wzrostem, także wydaje mi się, że wiadomo, gdzieś ten limit genetyczny jest, ale gdzie? Myślę, że jeszcze daleko, daleko przede mną. Na razie waga na ten moment wynosi 120, bodajże 2 czy 3 kg. Mówię, odbiłem od tego pierwszego odcinka jakieś 2 czy 3 kg, także nie jest to jakiś zabójczy skok, ale też dzięki temu nie odbiło się jakoś to tragicznie na jakości tych mięśni. No, okres jest jaki jest, pogoda nie sprzyja robieniu masy, ale akurat do tego jestem przyzwyczajony, bo masę robię całe życie, można powiedzieć, z krótkimi przerwami na zawody, chociaż jak robię formy na zawody, też robię tak naprawdę masę mięśniową, bo to jest dla mnie osobiście najlepszy okres do wzrostu. Wtedy najintensywniej trenuję, najbardziej się przykładam, no i też organizm skakuje na takie tory poprawne pod względem wrażliwości insulinowej i tak dalej. Na masie często w przybytku tych kalorii gdzieś się o tym zapomina, dlatego teraz też te taktyki żywieniowe troszeczkę u mnie będą inaczej wyglądały, troszeczkę bardziej ostrożnie będę podchodził do tego tematu i bardziej stopniowo sobie to wszystko zwiększał. Mam w narożniku Tadeusza Sowińskiego, z którym też konsultuję od czasu do czasu te kwestie. Na razie właściwie jest to samowolka, bo jeszcze mamy naprawdę sporo czasu do zawodów, ale im bliżej startu, tym bardziej jakby tutaj będzie też przemyślane, będą przemyślane te działania, nie? No i tyle tak naprawdę. Tu trochę off topic delikatny poszedł, ale chciałbym, żebyście mieli też co posłuchać poza oglądaniem treningu, który, mówię, no tutaj był taki raczej standardowy, ale chyba dał w kość, nie? W miarę. Plecy czujemy fajnie, skorupa na plecach jest. Zobaczymy jak jutro. Jutro mam klatkę z Radkiem, jakieś ramiona, a dzień przed wyjazdem, czyli w sobotę jeszcze na do widzenia przed wakacjami muszę zrobić nogi. Tak, żeby tydzień na wakacjach mieć z bani, nie? Masochistyczne podejście kulturystyczne. No ale tak trzeba, nie ma odpuszczania. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Spadamy z siłowni, jedziemy coś zjeść i widzimy się, nie wiem, czy w następnym vlogu, czy jeszcze coś w międzyczasie dla Was dogram, a na pewno spodziewajcie się jakichś fajnych materiałów z moich wakacji.